Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Wielkie odliczanie zakończone. Ekstraklasa wróciła do Łodzi przy Alei Unii. 0-0 mecz z Lechią. Powiedz, Janku, przyjmujecie ten wynik z niedosytem, z radością, czy może jeszcze jakoś inaczej? No myślę, że trzeba na to spojrzeć z dwóch perspektyw. Tutaj wiadomo, że my jako drużyna zawsze chcemy grać o 3 punkty i nieważne kto przyjeżdża, to staramy się to zrobić, ale też no, docenimy, że jednak przyjechała Lechia Gdańsk i te warunki troszkę się zmieniają niż w pierwszej lidze. Myślę, że jest i niedosyt, ale też trzeba szanować ten punkt. Wiadomo, to pierwsze koty za płoty, jak to się mówi. Myślę, że tutaj pozostawiliśmy po sobie w tym pierwszym meczu pozytywne wrażenie. Gdzieś trzeba jeszcze dołożyć, czy to wykończenie, czy finalizację akcji, powiedzmy, ale poza tym myślę, że całkiem nieźle to wyglądało z naszej strony. Do zdobycia tej zwycięskiej bramki zabrakło doświadczenia, zabrakło tego przysłowiowego łutu szczęścia. Jak wy to odbieracie? No ja myślę, że wszystko po trochu, ale tutaj na świeżo nie ma co mówić, gdybać, czego zabrakło. Na pewno czegoś po trochu, no, czy jeszcze dokładniejszy podań, czy jeszcze lepszego wykończenia, czy dojścia do takiej sytuacji, żeby przeciwnik już nie miał szans. No ale tak jak mówię, to jest pierwsze spotkanie i musimy, no, musimy czy docenimy to, co mamy po prostu. Myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej to wyglądało i będziemy też się my jako zespół coraz lepiej czuli. Już samo to, ilu nowych zawodników zagrało dzisiaj w Ekstraklasie. Myślę, że to już jest fajne takie przetarcie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych meczach. Mam nadzieję, że pozytywnie. Ta cała otoczka, dodatkowe kamery, komplet kibiców, zainteresowanie mediów zwiększone już na kilka dni przed meczem. Odczuliście w jakiś sposób? Was to dodatkowo jeszcze nakręciło, czy potrafiliście się odciąć? Na pewno otoczka samego meczu jest o wiele większa niż to miało miejsce w pierwszej lidze, ale myślę, że każdy starał się odciąć od tego. No, my wychodzimy i mecz to jest mecz, czy się wychodzi przy 200 kibicach, czy przy pełnych trybunie. No to trzeba dać siebie wszystko. Wiadomo, że Ekstraklasa już jest opakowana o wiele lepiej. No ale będzie tych meczów bardzo dużo i to na większych stadionach i przy większej publice pewnie, więc no, trzeba się do tego przyzwyczaić. Myślę, że ci, co bardziej doświadczeni, nie będą mieli z tym problemu, a ci, co wchodzą do Ekstraklasy, myślę, że bardzo szybko złapią już ten rytm i będzie to dobrze wyglądało. O ile pierwsze dwie zmiany w zespole UKS-u jakąś specjalną niespodzianką nie były, to twoje zejście z boiska już niektórzy przyjęli z pewnym zaskoczeniem. Rzeczywiście czułeś, że te starcia po twojej flance mogą się zakończyć drugą żółtą kartką gdzieś i w konsekwencji czerwoną? No ja mam troszkę inne zdanie, ale to już jest samo moje podejście do tego, jak ten mecz przebiegał, ale tak, uważam, że tutaj gdzieś ta zmiana też była po trochu no, wymuszona, bo jednak Mladenović widać predysponuje bardzo, bardzo dużą szybkością. Gdzieś były 2-3 akcje, gdzie w drugiej połowie bardzo mocno odjechał. No i trzeba było też chyba świeżości wprowadzić. No, myślę, że tutaj wszedł Artur i wykonał dobrą robotę, więc myślę, że ta zmiana była przemyślana przez trenera, ale to nie mi oceniać, to naprawdę to sztab decyduje, kto schodzi, kto wchodzi. Ja myślę, że tak trzeba po prostu było zrobić i tyle. A kto był najgroźniejszym piłkarzem Lechii w waszym odczuciu? Kto sprawiał najwięcej problemów na murawie? No dla żartów mógłbym powiedzieć, że Żarku Udowicić, ale tutaj wiadomo, chodzi bardziej o ten faul, ale nie mam tu żadnych pretensji do niego. Ale nie oceniłbym jednej osoby, tak, zwłaszcza teraz na świeżo po meczu. Myślę, że Lechia jako zespół jest bardzo silnym przeciwnikiem i no, trzeba docenić klasę przeciwnika, jednak tych występów na najwyższym poziomie w Polsce mają bardzo wiele, mają bardzo doświadczony zespół
więc tutaj bym nikogo może specjalnie wyróżniał. Wiadomo, ja grałem akurat na Mladenowicza, więc uważam, że to jest bardzo dobry zawodnik i trafił się w pierwszym meczu groźny przeciwnik, ale myślę, że też w kolejnych meczach wcale nie będzie łatwiej i trzeba się po prostu tego przyzwyczaić i się nauczyć troszkę tej ligi. A jakie to w ogóle uczucie być piłkarzem, który już może sobie w CV wpisać przynajmniej jeden występ w Ekstraklasie? No zawsze mówiłem, że dążę do tego, żeby zadebiutować w Ekstraklasie, ale no, po debiucie mam ja osobiście lekki niesmak co do swojego występu, ale to może zbyt krytycznie też podchodzę, może za dużo od siebie wymagam. A samo uczucie, no na pewno fajna sprawa, no jednak sama otoczka meczu, samo to, nawet powiem, że ile dostałem gdzieś tam wiadomości i wsparcia od kolegów, z którymi grałem, czy od rodziny, żony, naprawdę to jest fajna rzecz i dawno takiego czegoś nie przeżyłem, nawet chyba przy awansie tyle osób do mnie nie odezwało z gratulacjami za debiut. Fajne uczucie, ale tak jak mówię, trzeba się skupić na pracy, jeszcze lepszej grze, jeszcze skuteczniejszej, lepszej pod każdym względem. Na ten drugi mecz w Ekstraklasie będziesz czekał z równie dużą niecierpliwością, co na debiut? Myślę, że do każdego meczu trzeba po prostu podejść tak samo i starałem się podejść do, zresztą wszyscy starali się podejść do tego meczu tak samo jak do każdego innego, czy to pierwsza liga, czy ci, co byli jeszcze wcześniej w drugiej lidze, czy teraz w Ekstraklasie, każdy stara się swój własny mecz, swój zespołowy mecz wygrać i na tym ta gra polega, no, żeby wyjść z takim samym nastawieniem do każdego przeciwnika i grać zawsze o 3 punkty. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie.